Na 17 maja Sąd Rejonowy w Suwałkach zapowiedział ogłoszenie wyroku w sprawie o zakłócanie porządku publicznego przez członków KOD-u. Incydent miał miejsce w marcu 2016 roku w Archiwum Państwowym podczas wernisażu wystawy pod tytułem Armia Skazańców z udziałem Anny Marii Anders, ówczesnej kandydatki na senatora, byłego ministra MSWiA Mariusza Błaszczaka oraz ministra Jarosława Zielińskiego. Zasiadający na ławie obwinionych zarzucili obecnym na wernisażu politykom PiS zorganizowanie za publiczne pieniądze kampanii wyborczej do wyborów uzupełniających do Senatu. Według oskarżyciela protest członków KOD-u odbył się z naruszeniem porządku publicznego. Sąd podczas czwartkowej rozprawy ponownie przesłuchał świadków, dwóch funkcjonariuszy policji oraz Tadeusza Radziwanowicza, dyrektora Archiwum Państwowego, będącego gospodarzem i współorganizatorem wystawy. Zeznania świadków nie wniosły niczego nowego do postępowania. Ograniczyły się do potwierdzenia zeznań wcześniej złożonych. Czy pan pamięta, co zeznawał w sprawie, czy nie pamięta, czy przypomnieć, odczytać? Nie pamiętam, co zeznawałem w sprawie, bo było to półtora roku temu. W odczytanych przez sąd pierwszych pana zeznaniach pojawia się sformułowanie, cytował pan tam panią Annę Marię Anders. Czy jeszcze jakieś cytaty pamięta pan? Nie pamiętam. Ty nie usłyszałem, nie pamięta. Nie pamiętam innych. Czy nie zdziwiło pana, że nikt władz miasta Suwałki nie został zaproszony na to? Nie wiedziałem, dopiero mogliśmy wiedzieć. Ale ja pana pytam o pana radzie. Czy pana nie zdziwiło to, że nikt nie został zaproszony w głos miasta? To nie przypominam sobie, czy mnie zdziwiło. Podczas czwartkowej rozprawy wyświetlono też nagrania wideo zarejestrowane podczas wernisażu. Do materiału dowodowego dołączono też nagranie z jednego ze spotkań Anny Marii Anders w Konstancinie Jeziornej. Obrona domagała się też przesłuchania senator Anny Marii Anders, byłego już ministra spraw wewnętrznych Mariusza Błaszczaka oraz ministra Zielińskiego. Wniosek jednak został odrzucony. Oddaliśmy wnioski dowodowe oskarżyciela publicznego i obrony o przesłuchanie wnioskowanych świadków, uznając, że przeprowadzenie dowodu z takich zeznań jest nieprzydatne do stwierdzenia danych okoliczności obejmujących wnioski o ukaranie, ponieważ zebrany materiał dowodowy, również odtwarzany w dniu dzisiejszym, pozwala na ustalenie stanu faktycznego właśnie zgodnie ze wskazaniami sądu odwoławczego. Końcowych wystąpień stron i ogłoszenia wyroku możemy spodziewać się 17 maja. Czy będzie to wyrok kończący sprawę, dopiero się okaże.